Witajcie kochani, chciałam Wam dzisiaj pokazać moje zamówienie, no dosyć małe, ale fajne, ze sklepu creativehobby.pl. I tutaj mamy taki mały czekoladownik, to jest baza i ja zamierzam ten czekoladownik jakoś fajnie ozdobić sobie. Także tak wygląda baza pod czekoladownik z Creative Hobby. Zamówiłam sobie jeszcze taką fajną, słuchajcie, wstążeczkę. Ona nie jest, to nie jest jakiś duży rozmiar, ale jest naprawdę, słuchajcie, śliczna. Tutaj mamy taki wzór kwiatowy, o, takie fioletowe kwiatuszki. I tutaj mamy taki wzór z różowymi kwiatuszkami. One, tak jak mówię, one nie są długie, ale są dosyć fajne, piękne. I do przywiązania takiego właśnie czekoladownika, czy na przykład boksa, jak najbardziej się sprawdzą. Śliczne, naprawdę śliczne kolorki i wzorki. Takie fioletowe i różowe to właśnie kojarzą mi się z wiosną tak naprawdę. Z takimi właśnie ciepłymi kolorami, takimi łąkowymi, takimi, wiecie, przyjemnymi. Co tu jeszcze mam? Mam tutaj jeszcze, słuchajcie, taką wstążkę różową. Ona jest węższa, ale też naprawdę piękna. Tego tak nie widać na filmiku, ale naprawdę ten kolor jest prześliczny, po prostu prześliczny. Może na zdjęciu lepiej to wyjdzie i Wam później pokażę zdjęcie też. Tutaj mam kosteczkę do klejenia, także podstawa, jeśli chodzi o scrapbooking. Co tu jeszcze mam? Mam takie coś już pod zakończenie roku szkolnego, taką skrapkę z firmy Skrapiniec. I tutaj mamy co? Wdzięczność jest pamięcią serca. Czyli taki tekst typowo, można powiedzieć, dla nauczyciela, dla nauczycielki, czy tam pani dyrektor właśnie z okazji zakończenia roku szkolnego. Mam tu jeszcze taką, można powiedzieć, serię innych tekturek z Crafty Molly. I tutaj mam tak. Autko sportowe z serii takiej, no, dla dżentelmena, dla mężczyzny. Tutaj mam też taki dzbanuszek z filiżanką i tak sobie myślałam, czy właśnie tego nie wykorzystam gdzieś na boksie dla pani wychowawczyni, mojej córki. Tutaj mam jeszcze takie kwiatuszki, dzbanek z kwiatuszkami i tutaj mam taki frak. Także naprawdę prześliczne też te skrapki od Crafty Molly. Także mam to i jeszcze chciałam Wam, słuchajcie, pokazać taki prześliczny papier. To są papiery z Mintaya, Mintay Papers, o nazwie Botani. To jest nieduży rozmiar, bo tak naprawdę 6x6, ale powiem Wam, że mi osobiście się bardzo spodobał. I tutaj mamy jeszcze bonusową kartkę właśnie na okładce. Także popatrzcie sobie, jak to wygląda. Tu są prześliczne naprawdę motywy, takie też właśnie takie kojarzące mi się bardzo z takim wiejskim klimatem, z sadzeniem, z sadem, z jakimiś właśnie roślinami, z babcią, która nam pieczy jakiegoś pysznego placuszka jabłkowego z jabłek urwanych w sadzie. Właśnie takie, no, strasznie klimatyczne te wzory. Prześliczne. Tutaj mamy tą zieleń, taką piękną. Słuchajcie, takie żywe te barwy. Naprawdę super. No, ale papiery z Mintaya są zawsze bardzo piękne. Natomiast, no, ten wzór Botanii, ten właśnie bloczek Botanii, no, jest strasznie fajnie taki zielony.
taki wchodzący w klimat właśnie zieleni. Super to wygląda. Tu mamy też bardzo ciekawą stronę. Słuchajcie, tak to wygląda trochę jak płot obdrapany. Takie tutaj widzicie, takie są ornamenty, więc jak dla mnie to tak jakby to był płot stalowy, tylko taki troszeczkę obdrapany. Może nie pasujący do końca tak do tej botaniki i ogólnie do tych roślin, bo tak mi się wydaje, że o to tu chodziło, żeby to wszystko kojarzyło się z botaniką. Natomiast no, ciekawie to wygląda, ciekawie. Naprawdę ciekawy wzór. Tutaj też mamy w odcieniu czarnym. O, tutaj słuchajcie, mamy takie właśnie znowu zioła, jakieś paprotki, liście. No, super. Tutaj mamy jakieś właśnie herbarium w Walii. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj mamy coś takiego. O, tutaj mamy taki wzór. Popatrzcie, jakie piękne te szafki na warzywa, te książeczki, te lubki. Tutaj taki mamy starodawny typ właśnie zeszytów jakichś takich z przepisami na zioła, ziołolecznictwo. No, no super to wygląda. Tutaj mamy motylki, łapanie motyli. Mamy nawet taką właśnie tą siatkę do motyli. Tutaj mamy właśnie ten kosz z jabłkami, o którym mówiłam. Tutaj nam się te wzory troszeczkę powtarzają z tego, co widzę. No, powtarzają nam się te wzory, to nie będę was zanudzać całym tym. Natomiast no, prześlicznie to wygląda. Mamy tu naprawdę kilka rodzajów tych karteczek, także no super, super to wygląda. Okej, i co jeszcze wam pokażę? Jeszcze zostało mi tak naprawdę tylko niewiele do pokazania, więc szybciutko nam pójdzie ten filmik. Tutaj mam jeszcze właśnie z serii Age of Gentlemen. Strasznie mi się to spodobało na jednym filmiku, właśnie na YouTubie, u innych sklepek. I postanowiłam właśnie zamówić sobie taką tą karteczkę, żeby mieć takie coś właśnie, żeby mieć możliwość zrobić fajnych kartek właśnie dla mężczyzny, dla taty na dzień taty w czerwcu na przykład. Tutaj mamy właśnie gentlemana, mamy tutaj latarnie, auta, mamy smokingi różnego typu, tutaj właśnie o na nich. Mamy tutaj jeszcze do smokingów krawaty, rękawice, mamy tutaj kokardki, cygaro, jakieś sygnety, tutaj mamy perfumy, także naprawdę, no, tutaj mamy buty, jakieś zegarki jeszcze, beczkę na piwo, whisky z tym, także naprawdę takie męskie klimaty. I tutaj mam jeszcze jedną karteczkę, która też mi się bardzo spodobała, tylko właśnie nie pamiętam też u kogo, ale mamy tutaj papier Minty Papers Written Memories, zapisane wspomnienia, i tu mamy prześliczną, słuchajcie, właśnie tą klawiaturę do pisania. Popatrzcie, jaki ten wzór. Super, super, to jest no, no ekstra. Ekstra, naprawdę zarąbista kartka. Super to można wykorzystać. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. I do zobaczenia. Pa, pa. Jeszcze muszę dograć wam tutaj fragment filmiku o stempelku, dlatego że mam tutaj jeszcze takie prześliczne stempelki Creative Materials. Tutaj mamy Galeria Hobby. Tutaj mamy tak. Witaj dla, od, gratulacje, witajcie, wyrazy uznania, podziękowania, dziękuję, pełen podziw, pozdrowienia, zaproszenie, wielki szacun. Także też właśnie takie stempelki typowo pod zakończenie roku szkolnego. Bardzo fajne i na pewno już dzisiaj wykorzystam stempelek zaproszenie i na pewno wykorzystam te właśnie podziękowania. Także bardzo super fajne stempelki. Takie jeszcze mam.